Panie starosto, ponad dwa miesiące temu została zawarta nowa koalicja między trzema ugrupowaniami: Polskim Stronnictwem Ludowym, Prawem i Sprawiedliwością i Samorządnymi Ziemi Koneckiej. W zapisie koalicyjnym znalazło się kilka punktów, które powinny być przez koalicjantów wykonane w jak najkrótszym terminie. Szczególnie wyborców i naszych internautów interesuje zapis dotyczący uszczuplenia czy odchudzenia zarządu i odchudzenia prezydium rady. Na ostatniej sesji pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marian Gąszcz, złożył dymisję, bo miał być odwołany. Natomiast wszystkie pozostałe osoby wstrzymały się ze złożeniem tych dymisji. Proszę powiedzieć, panie starosto, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy sytuacja, panie redaktorze, szanowni państwo, wygląda w ten sposób, że 28 dokładnie była lutego podpisana nowa koalicja między Polskim Stronnictwem Ludowym, Prawem i Sprawiedliwością, a Samorządnymi i Ziemi Koneckiej. 21 marca była sesja, gdzie był postawiony wniosek o odwołanie starosty Koneckiego, czyli mnie, ale automatycznie za tym poszło odwołanie całego zarządu. Jak tu pan redaktor wspomniał, 27 na ostatniej sesji już kwietnia pan wiceprzewodniczący Marian Gąszcz złożył tą rezygnację. Natomiast no, nie jest to tajemnicą, że 7 dni wcześniej został złożony wniosek o jego odwołanie przez grupę 11 radnych, wiadomo, nowej koalicji. 30 kwietnia, w ostatni poniedziałek, pan Basiak, członek zarządu, na moje ręce również złożył rezygnację pisemną, o czym poinformowałem przewodniczącego rady, a zatem idzie na jego ręce Radę Powiatu w tym względzie. Także te zapisy ja bynajmniej ze swojej strony, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli jednej ze stron nowej koalicji, ja po prostu przestrzegam, wykonuję i doprowadzam do pewnej finalizacji. Trudno w tym momencie mi powiedzieć, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tutaj na tym etapie jeszcze, ale myślę, że pani Danuta Leśniewicz w najbliższych dniach, podejrzewam, że też taką samą podejmie decyzję jak pan Basiak. Natomiast no, nie chcę tu mówić za kogoś, bo to jednak są decyzje indywidualne poszczególnych członków zarządu powiatu. Najbardziej na forach internetowych atakowani są samorządni, tych trzech radnych na czele z panem Krzysztofem Obratańskim, gdzie wręcz kierowane są bardzo ostre zarzuty i pretensje do pana Obratańskiego o to, że sprawa się tak długo wlecze, że dlaczego on tutaj nie podejmuje jakichś konkretnych działań i czy ma zamiar wystąpić z koalicji, ponieważ prawdopodobnie Polskie Stronnictwo Ludowe już próbuje się dogadywać z Platformą Obywatelską. Oczywiście zacznę od jak gdyby ostatniego stwierdzenia, z Platformą Obywatelską się nie dogaduje. Oczywiście to nie jest prawdą. Natomiast no, fora internetowe rządzą się swoimi prawami. Pytanie, kto pisze i w jakim celu, tu pozostawiam państwu do przemyślenia, do dyskusji. No, jest to pewien rodzaj jakiejś dyskusji, natomiast ta odpowiedzialność i te wpisy tutaj no, czasami trudno powiedzieć, kto, jakie ma intencje, dyskutując w ten sposób. Ja myślę, że najważniejsze jest to, co robimy i pewna konsekwencja działań, ona jest najważniejsza i myślę, że w najbliższym czasie ta sprawa wykonania przez nową koalicję tych zapisów dojdzie do skutku i tutaj niesłusznie chyba pana Krzysztofa Obratańskiego jako lidera samorządnych ziemi koneckiej atakują właśnie o to brak czy wykonanie, czy jakiejś tutaj dynamiki w tym wszystkim, bo po prostu układ jest koalicyjny trójstronny, w związku z tym każdy odpowiada za siebie i chyba każdy powinien pilnować swojej grupy.
W jednej z lokalnych gazet jedna z członków zarządu, pani, czyli pani Biegaj, wypowiedziała się, że raczej ona nie czuje się tak złym członkiem zarządu, żeby musiała rezygnować czy składać dymisję. Czy w takim przypadku, jeśli pani Leśniewicz zrezygnuje, a pani Biegaj nie, czy pan starosta rozważa taką ewentualność, żeby złożyć wniosek o odwołanie tego członka zarządu, bo starosta ma taką możliwość? No pewnie będę musiał rozważyć taką ewentualność, bo w myśl tej wspomnianej umowy koalicyjnej zgodziliśmy się na to, że zarząd, nowy zarząd powiatu będzie trzyosobowy i będzie się składał z członków nowej koalicji. Dlatego no nie jest tutaj moją winą, że jeden z członków radny SLD złożył podpis pod wnioskiem o odwołanie starosty, jak również całego zarządu. Trudno teraz wyrokować, kto tak naprawdę głosował przeciwko mojej osobie, bo tych głosów było 10, no ale skądś się te głosy musiały po prostu wziąć. Biorąc pod uwagę, że nowa koalicja stanowią to 11 radnych, to po odjęciu tej 11-osobowej grupy nowej koalicji zostaje 10. No i w tej grupie 10-osobowej logika wskazuje, że są radni również SLD. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję panu.